podstana. Znacie, jest moc. I co najważniejsze, klasa. Zapraszam! Jest jakieś odważne? Z kasą wszystko wyjdą przy sobie?
szczęścia. Odbijamy, Marysiu! Mamy jeszcze chyba 4 minuty. Właściwie 3. Podpowiada mi tu Kasia. Nie wiem. Raz, dwa, trzy. To będzie lepiej. Kochani. To już rzeczywiście tradycja. 3 lata. 3 lata spotykamy się. Tutaj w naszej gminie. Najlepszym miejscem do życia w gminie Męcinka i świętujemy. Świętujemy czynienie dobra. Wielkie ukłony, wielkie gratulacje dla was wszystkich. To jest święto mieszkańców gminy Męcinka. Dziękuję wam za to. Dziękuję wam za waszą hojność, za waszą szczodrość, za wasze zaangażowanie. Tak wiele osób zaangażowało się w organizację tego wydarzenia. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić, więc nie wymienię nikogo. Bo mógłbym kogoś pominąć, a nie darowałbym sobie, gdyby ktoś mógł później mieć słuszne, może nie pretensje, ale pojawiłby się jakiś element smutku, że o nim zapomniałem. Więc dzielę się wielkim szacunkiem dla wszystkich tych, którzy się zaangażowali w organizację tego wydarzenia, które tutaj podsumowujemy, jak już powiedziałem, od 3 lat o godzinie 20, wypuszczając światełko do nieba. Obiecałem wam informację i od niej zacznę też, przerywając te podziękowania. Bo chciałbym, żebyście już teraz wiedzieli, za co dziękuję. Wymiar taki materialny tego czynienia dobra
to suma pieniążków, które udaje się zebrać w naszej gminie i z roku na rok. Zawsze byliśmy zaskoczeni, robiliśmy wielkie oczy. Wow! Jak to możliwe? W takiej małej gminie udało się tyle zebrać. Kochani, w pierwszej edycji było fajnie. W drugiej było trudno, ale jeszcze fajniej. Dzisiaj mogłoby się zdawać wiatr w oczy, ale jest jeszcze lepiej niż było w tamtym roku. Już teraz mamy pobity rekord. W tamtym roku udało nam się zbierać 43 tysiące. Dzisiaj, w tej chwili, o godzinie 20, mamy ponad 45 tysięcy. Wielkie brawa! Oczywiście to nie koniec. Jeszcze dużo się wydarzy. Jeszcze ta kwota będzie szła do góry. Dzięki wam. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje za wasze serducha. Dzisiaj tyle razy na pewno ktoś już to mówił, że mamy piękne serca, mamy wspaniałe serca, jesteśmy dobrzy. Rzeczywiście tak jest. Przy tej okazji marzy mi się jedna rzecz. Bo przyznacie chyba wszyscy, każdemu z nas towarzyszy coś takiego fajnego. Coś, takie wrażenie, że uczestniczymy w czymś dobrym. Że łączy nas to dobro, tworzymy wspólnotę. I ja mam takie marzenie i przesłanie i prośbę do nas wszystkich. Niech ta atmosfera, niech to dobro towarzyszy nam każdego dnia. Nie każdego dnia musimy zbierać pieniądze. Ale jeżeli każdego dnia będziemy się do siebie uśmiechali, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że bierzemy udział w czymś dobrym, że budujemy coś dobrego, budujemy naszą gminę chociażby, to już jest fajnie. Wtedy jest szansa na to, żeby codziennie była w naszej gminie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego życzę wam, tego życzę sobie również jako mieszkaniec tej gminy. A tymczasem zaraz wyfrunie światełko do nieba. To taki symbol. Niech razem z tym światełkiem do nieba polecą wszystkie wasze marzenia. Wszystkie nasze marzenia. Niech każdy sobie o jakimś pomyśli. I jak będziemy patrzyli na te piękne, rozświetlone... Jak to się nazywa, Kaszka? Fontanny. Jak te fontanny będą tak pryskały, to niech z każdego serca, niech z każdej głowie wytryskną same dobre marzenia. Tego wam życzę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Światełko do nieba! Poszło! I wielkie serducho! Pozdrawiam, kochani! Dziękuję wam za wszystko! Zapraszam wszystkich na ufundowanego przez Pawła Furtaka torta. Bardzo proszę, kto dzieli? Dziewczyny! Zapraszam was na torta!